Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Dzisiaj będzie o GTX-ie 970. W sumie to o dwóch GTX-ach 970, bo spróbujemy je połączyć i zobaczymy, jak te dwie karty graficzne radzą sobie w roku 2020. Nie tak dawno temu zapytałem Was w ankiecie, który materiał chcielibyście obejrzeć pierwszy. No i z tego co zauważyłem, wygrał GTX 970 w SLI. I przypuszczam, że dlatego, że technologia SLI zawsze budziła niemałe zainteresowanie. No bo jednak zgodzicie się, że wygląda to dość kozacko, kiedy mamy włożone dwie karty graficzne w naszym kompie. Wygląda to tak, że jesteśmy prawdziwymi graczami, mamy tutaj potężną moc, która drzemie w naszym komputerze. No i co? Skoro mamy dwie karty graficzne, no to wydajność będzie dwa razy lepsza, tak? No właśnie, niestety tak różowo nie jest. I w najlepszym scenariuszu jesteśmy w stanie uzyskać wzrost wydajności o około 80%. I tutaj celowo mówię w najlepszym wypadku, ponieważ większość współczesnych gier po prostu nie wspiera już tej technologii, co sprawia, że zakup takiej konfiguracji nie jest najlepszym pomysłem. Jednakże dzisiaj właśnie sprawdzimy sobie, jak działają takie dwie karty w połączeniu z technologią SLI. Generalnie jeszcze 5 lat temu, kiedy ja składałem komputer mojemu bratu właśnie z jedną z takich 970, mówiło się, że generalnie dwie karty graficzne w PC-cie to raczej będzie przyszłość. No i w sumie trzeba oddać to, że wiele gier z tamtego okresu tą technologię wspiera i te gry działają całkiem nieźle. Z tego miejsca również chciałbym podziękować bardzo Kamilowi za to, że użyczył mi swojej 970. Akurat tak się złożyło, że mamy te dwa takie same modele, więc dzięki Kamil. Przez to, że SLI nie jest zbyt popularne, jest troszeczkę mitów na ten temat, na przykład z VRAM-em. No bo skoro mamy dwie karty graficzne, tak, i każda z nich ma 4 giga VRAM-u, to mamy do dyspozycji 8 giga VRAM-u, tak? Otóż nie, moi drodzy, jest to mit i czasami niektóre programy po prostu błędnie to pokazują. Fizycznie rzeczywiście mamy 8 GB, jednakże do dyspozycji jakby gier będziemy mieli tylko 4 GB VRAM-u. Ze względu na to, że technologia SLI działa w ten sposób, że zawartość pamięci w jednej i drugiej karcie jest dokładnie taka sama w danym momencie. Jest to po prostu, można powiedzieć, odbicie lustrzane. Wynika to po prostu z tego, jak ta technologia działa. Wyjątkiem od tej reguły jest natomiast DirectX 12, gdzie programiści, mając niski dostęp do sprzętu, mogą zaprogramować swoją grę w ten sposób, tak aby właśnie te pamięci złączyć i wykorzystać pełną pulę, przykładowo tych 8 GB. Jednakże w praktyce nie mogłem znaleźć potwierdzenia w internecie, czy jakakolwiek gra działa w ten sposób, tak aby ten VRAM złączyć, więc jest to bardziej teoria niż praktyka. Co potrzebujemy, żeby zacząć? Potrzebujemy kartę graficzną, a nawet dwie, i ważne jest to, żeby był to taki sam model, czyli GTX 970. Oczywiście można wykorzystać 970 od różnych producentów, przykładowo jedną od MSI, drugą od Gigabyte'a, jednakże mogą tam się pojawić delikatne problemy ze względu na to, że karty mogą pracować z różnymi częstotliwościami, jednakże w teorii nie ma przeciwwskazań tak długo, jeżeli są to te same modele, czyli przykładowo 970. Potrzebujemy oczywiście płyty głównej, która wspiera SLI, no i potrzebujemy mostka, którym złączymy karty. Bardzo często taki mostek był dodawany do płyt głównych lub do kart graficznych, a nawet gdyby ktoś chciał, to za śmieszne pieniądze można to gdzieś tam kupić używane. No i po złączeniu musimy uruchomić nasz komputer, no i w panelu sterowania NVIDIA włączamy SLI. No i tutaj może pojawić się takie pytanie z masło, czemu wziąłeś takiego mocnego Ryzena 7, czemu nie wziąłeś sobie czegoś z epoki? Wiecie co, jakby mogłem wziąć coś z epoki, ale pomyślałem, że damy SLI rozwinąć skrzydła i zobaczymy, jak to będzie działać w takich mega sprzyjających warunkach. Oczywiście parowanie dwóch 970 z takim Ryzenem jest dość śmieszne.
Ogólnie parowanie 2970 to jest... To jest mała różnica, to by nic nie dało. Ale no, po kolei. Zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową, jakich części użyłem do dzisiejszego materiału. No i co, przejdziemy sobie do testów w gierkach. Tradycyjnie zaczynamy od Counter-Strike'a Global Offensive na ustawieniach najniższych. Oj, i te paski, biedne paski. Tak, moi drodzy, to nie jest błąd nagrywania, ja również widziałem to na monitorze. Na dzień dobry mamy już przygody z SLI. No, niemniej jednak średnio byliśmy w stanie uzyskać 451 klatek. W przypadku jednej 970 było to 416, czyli troszeczkę mniej, ale na takich paskach to chyba nikt by nie miał psychy grać. Dalej lecimy z grą z epoki, z czasów, kiedy SLI, można powiedzieć, było w jakimś tam stopniu popularne, czyli Wiedźmin 3. Jak widzicie, na ustawieniach Uber z włączonymi Hairworksami elegancko są wykorzystywane dwie karty. Średni wynik to 91 FPS-ów. Hey, that's pretty good. Natomiast w przypadku jednej karty graficznej było to 53 FPS-y, czyli tutaj faktycznie całkiem konkretny przyrost. Przechodząc do miejsca graficznego, czyli Lasów Nowigradu, w SLI jesteśmy w stanie osiągnąć 74 FPS-y średnio, natomiast w przypadku jednej karty było to zaledwie 42. Więc Wiedźmin jest grą z epoki, która bardzo elegancko wykorzystuje te SLI. Przechodząc dalej, troszeczkę coś nowszego, Red Dead Redemption 2 i ojejku. No tak, już zaczynają się przygody. Red Dead Redemption 2 za żadne skarby nie chciało się uruchomić, gdy miałem włożone dwie karty graficzne. W przypadku jednego GTX-a 970 wynik średni to 39 ramek. Shadow of the Tomb Raider na ustawieniach najwyższych z DirectX-em 12 wydaje się całkiem elegancko korzystać z dwóch kart graficznych. No i tutaj kończymy z wynikiem 64 FPS-ów. Jednakże gdy zdecydujemy się na uruchomienie tylko jednej karty graficznej, no to okazuje się, że wynik SLI wcale nie był jakiś mega imponujący, bo na jednej karcie jesteśmy w stanie bez problemu uzyskać 48 klatek średnio. Wolfenstein Youngblood na ustawieniach wysokich jest to gra, która korzysta z API Vulkan. No i tutaj w konfiguracji SLI, jak widzimy, druga karta nie jest wykorzystywana. No i bez niespodzianki, gdy zdecydowałem się uruchomić grę z użyciem tylko i wyłącznie jednej karty, wynik oscylował na poziomie 79 klatek, czyli praktycznie zero wzrostu w granicach błędu. Overwatch to jest gra z 2016 roku i tutaj, jak również widzimy, jest pewien trend, że SLI jest wykorzystywane i to całkiem nieźle. Oczywiście jedna karta nie jest wykorzystywana maksymalnie, ale przyrost FPS-ów jest całkiem spory, bo kończymy z wynikiem 178 klatek średnio. W przypadku jednej karty było to około 98 klatek średnio, więc całkiem elegancki przyrost na SLI. Call of Duty Modern Warfare teraz jest dość popularne ze względu na darmowy tryb Warzone, jednakże w przypadku SLI druga karta po prostu śpi i jest nieużywana. Kończymy z wynikiem 58 ramek. Natomiast gdy zdecydowałem się uruchomić tą grę z użyciem jednej karty, co za niespodzianka, wynik dokładnie taki sam, 58 klatek. Lecimy dalej z Assassin's Creed Odyssey. Na ustawieniach bardzo wysokich w SLI, jak widzimy, coś tam ta druga karta tak jakby była używana, ale nie za bardzo. I kończymy z wynikiem 40 FPS-ów. Przełączając się tylko i wyłącznie na jedną kartę graficzną, bo co za niespodzianka, dalej 40 FPS-ów. Metro Exodus na ustawieniach normal, w konfiguracji SLI, cóż za niespodzianka, druga karta nie jest w ogóle używana, no i kończymy z wynikiem 44 FPS-ów. W przypadku jednej karty graficznej jest to dokładnie taki sam wynik. Borderlands 3 w konfiguracji SLI skończył z wynikiem 38 FPS-ów na DirectX 12 i pomyślałem, że a co gdyby przełączyć go na DX 11? Może byłoby coś lepiej. No i rzeczywiście po przełączeniu na DX 11 średnio uzyskujemy 47 klatek i coś tam gdzieś niby delikatnie ta druga karta jest używana. Jednakże gdy zdecydowałem się użyć tylko i wyłącznie jednej karty, na DirectX 11 wynik był praktycznie dosłownie taki sam, bo było to 46 klatek średnio.
The Outer Worlds, również dość nowa gra, na ustawieniach Ultra w SLI, średnio 89 klatek, druga karta ledwo co używana, no i okazuje się, że gdy użyjemy tylko i wyłącznie jednej karty graficznej, mamy tutaj 87 klatek. Control na ustawieniach średnich w SLI, no gdzieś tam w porywach ta karta druga dobija do 20%, jednakże wynik średni to 41 FPS-ów, no a w przypadku jednej karty, cóż za niespodzianka, 42 klatki. No i moją ostatnią nadzieją było, że SLI może nieco lepiej się zachowa w przypadku programu takiego jak DaVinci Resolve, który dość mocno korzysta z karty graficznej. Rzeczywiście dwie karty graficzne zostały poprawnie rozpoznane, jednakże niestety nie ma żadnej różnicy, niezależnie od tego, czy montowałem film, czy go renderowałem, nie byłem w stanie zauważyć żadnej różnicy. Być może wynika to z tego, że moje edytowanie 4K nie jest jakieś mega zaawansowane, no i po prostu w tym, co ja robię, te karty nie mogły pokazać pazura. Podsumowując, moi drodzy, jak widzicie, wrzuciłem tutaj testy w grach, które zwykle używam do testów jakichś nowszych kart graficznych czy procesorów. Widzicie, zaledwie garstka z nich SLI w jakimś tam stopniu używała. Myślę, że da się tutaj zauważyć taki trend, że te starsze gry, im bliżej tego 2015 roku, to rzeczywiście korzystały z SLI. No, dzisiaj jest to już troszeczkę pieśń przeszłości i trend pokazuje na to, że ta technologia prędzej czy później chyba wymrze, przynajmniej jeżeli chodzi o rynek gamingowy, bo tutaj oczywiście zastosowania profesjonalne i łączenie kart Quadro to jest zupełnie inna bajka. Natomiast z tego co wiem, to najnowsze karty AMD już porzuciły w ogóle totalnie wsparcie dla Crossfire i ta technologia jest nieużywana. No i wiecie co, myślę, że tak za 10-15 lat, jak ludzie będą budować retro komputery, no to będą, myślę, podniecali się tym właśnie, że wow, kurde, SLI, dwie karty można było złączyć. No ale jak sami widzimy, no kiepsko to działa po prostu, zwłaszcza z tymi nowymi tytułami i zdecydowanie lepszym wyborem jest, jeżeli macie 970 i koniecznie chcecie troszeczkę więcej wydajności, to jest po prostu sprzedać tą 970 i kupić jedną mocniejszą kartę, bo łączyć ich się po prostu najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Warto tutaj powiedzieć również, że nowe karty z serii RTX wspierają technologię NVLink. Działa ona troszeczkę w delikatnie inny sposób niż SLI, z tego co wiem. Fajny materiał na ten temat przygotował Kamil, więc możecie sobie tutaj zobaczyć link w karcie na Morele TV. Całkiem niezły test właśnie został przygotowany, więc polecam zobaczyć, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak to wygląda w takich współczesnych kartach obecnej generacji. Dajcie mi znać w komentarzach, czy jesteście nieco rozczarowani tymi wynikami. No i oczywiście, jeżeli nie subskrybujecie, to pamiętajcie, żeby dać suba. No i polecam zobaczyć jakieś inne moje materiały. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios.